odrzucacie 600 miliardów euro i drukujecie od Glapińskiego pieniądze, zbierzecie ze ściany, z bankomatu. Jaki jest efekt? Efekt jest taki, że mamy 20% inflacji. I co robi rząd Morawieckiego, mając 20% inflacji? W strefie euro jest 10%, nawet niecałe 10%. Co robi rząd Morawieckiego? Drukuje pieniądze, drukuje, ale no, inflacja 20%. No to postanawia, że zrobi tarczę antyinflacyjną, żeby walczyć z inflacją. I na początku roku powstała tarcza antyinflacyjna, żeby walczyć z inflacją. I dzisiaj Paweł Borys, główny doradca ekonomiczny premiera, mówi, trzeba skończyć, przerwać tarczę antyinflacyjną w ramach walki z inflacją, bo potrzeby pożyczkowe państwa są za duże i trzeba je ograniczyć. Wiecie, jak to się skończy? To się dokładnie skończy jak gierkowska gospodarka, która zapoczątkowała upadek komunizmu.